Już ładnych parę dni temu prezydent Suwałk rozwiał złudzenia co do organizacji miejskiej wigilii czy sylwestrowej zabawy pod gwiazdami. Ale wczoraj poinformował, że za pieniądze, które zaplanowane były do wydania na wigilijne spotkanie z mieszkańcami, zostaną zakupione produkty żywnościowe, które przed Bożym Narodzeniem trafią do najbardziej potrzebujących mieszkańców Suwałk. To osoby będące głównie pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach, korzystające z dożywiania czy usług opiekuńczych, informuje Kamil Sznel. Wigilia miejska zawsze cieszyła się sporym gronem uczestników, poprzedzał ją bożonarodzeniowy kiermasz, a wzajemne życzenia ubarwiały wokalne popisy suwalskich dzieciaków. To sympatyczne spotkanie szybko wpisało się w kalendarz stałych wydarzeń, który w tym roku schudł bardzo mocno. Ale pomysł na przekierowanie 30-tysięcznego budżetu odwołanej imprezy na pomoc żywieniową dla najbardziej potrzebujących wsparcia mieszkańców należy zaliczyć do najlepszych skutków tak znienawidzonej chyba przez wszystkich pandemii. Dystrybucją paczek zajmie się Miejski Ośrodek Pomocy w Rodzinie w Suwałkach, który na co dzień kontaktuje się i wspiera kilkuset mieszkańców naszego miasta. W paczkach znajdą się produkty żywnościowe nawiązujące do tradycji bożonarodzeniowych.